Cześć, witajcie, witajcie w Plus TV. Są ludzie, którzy mają wielkie kłopoty, a raczej wielki kłopot, a ten kłopot nazywa się frank szwajcarski. Kredyt we franku szwajcarskim. Proszę Państwa, kilka lat temu był boom, nie tak dawno jakby nie spojrzeć, boom mieszkaniowy. Wszyscy kupowali mieszkania, wszyscy kupowali domy, banki wypuszczały na rynek olbrzymią ilość kredytów. Wszyscy myśleli, że frank tylko i wyłącznie będzie spadał. I co się okazało? Mnóstwo ludzi, którzy nie mieli aż takiej zdolności kredytowej, de facto jaką powinni mieć, dostało kredyty we frankach, a frank zaczął rosnąć w górę. Proszę Państwa, większość tych kredytów to były kredyty na 30 lat, 25-30 lat. I cóż się okazało? Okazało się, że jeżeli ktoś dostał kredyt na 300 tysięcy, w tym momencie może mieć już 600 tysięcy. Ktoś, kto dostał kredyt na 500 tysięcy, oczywiście mówię nie o ilości franków, tylko o przeliczeniu od razu franków, franki na złotówki. Okazuje się, że na dzień dzisiejszy ma do spłaty dwa razy tyle, prawie dwa razy tyle. Okazuje się, że wartość nieruchomości wcale się tak nie zmieniła, bo ile mieszkanie było warte 300 tysięcy, może nawet teraz wartość tego mieszkania spadła nieco. O ile dom był warty 500 czy 600, to mniej więcej tak to się trzyma, tak to stoi. Ale ludzie przestają spłacać kredyty. Proszę Państwa, przestają spłacać kredyty, no i cóż się okazuje? Okazuje się, że banki żądają dodatkowych zabezpieczeń i sprawa stała się polityczna. A dlaczego polityczna? Mianowicie PiS, widząc nowy elektorat w tym, wziął i ogłosił, że trzeba to jakoś unormować ustawowo. Proszę Państwa, prawda jest taka, że nikt nikomu nie kazał brać tych kredytów. I kredyty były dostępne zarówno we frankach, jak i też w złotówkach. Powiem może w tym momencie rzecz niepopularną i wiele osób będzie miało mi to za złe, ale już wtedy pan Balcerowicz, tak, ten pan Balcerowicz powiedział, że jedną z podstawowych zasad ekonomicznych jest branie kredytu w walucie, w której się zarabia. Nie byłoby problemu z tymi frankami szwajcarskimi, jeżeli frank szwajcarski by spadał, proszę Państwa, teraz. Ale niestety on nie spada, on cały czas rośnie, a prognozuje, że w przeciągu niecałych czterech lat frank szwajcarski dojdzie do euro. Niestety, proszę Państwa. Nie pocieszę Was na koniec, nie powiem nic optymistycznego. Trzeba zacisnąć zęby, trzeba wziąć odpowiedzialność za te decyzje, które się podjęło. Trzeba się zastanowić, jak wyjść z tego pata. Niestety, nie powiem jak, to jest indywidualny w każdym przypadku wypadek, indywidualna sytuacja. Nie ma co do śmiechu, proszę Państwa, poważny problem, poważna sprawa. Cześć, było to Plus TV.